Cześć, tutaj Justyna z kanału kochamzabawki.pl. Ten odcinek na pewno przypadnie do gustu wszystkim fanom serialu Monster High. Mam dla Was Claudine Wolf w wersji winylowej. Lalka jest od firmy Mattel, przeznaczona dla dzieci od 8 roku życia. Cześć, nazywam się Claudine Wolf. Pochodzę z licznej rodziny, no i niestety muszę dzielić pokój z moją młodszą siostrą Holin. Nie cierpię, jak chrapie w nocy i wyje przez sen, a do tego pożycza moje ciuchy bez pytania. No, ale dzisiaj wybiorę się do mojej przyjaciółki Draculory i pewnie dostanę kilka nowych ciuszków w spadku. O nie, właśnie miałam wyjść do Draculory, ale widzę, że pada deszcz, a moje włosy strasznie się zachowują pod wpływem wilgoci. Sama nie wiem, czy znowu obciąć je na zupełnie krótko, czy poczekać, aż przestanie padać. No nie wiem. Chyba poczekam. No nareszcie jesteś. No nie mogłabym przegapić sprzątania w Twojej szafie. Uwielbiam to robić. Wiesz co, ale chyba musimy to przełożyć. Czas iść na zakupy i kupić jakąś fajną kieckę na imprezę na plaży. No tak, zupełnie zapomniałam. Chodźmy. O, zobacz, Franki już na nas czeka. Cześć dziewczyny. No hej. Kupiłaś już jakąś kreację na imprezę? Nie, zupełnie zapomniałam. No to nie traćmy czasu i chodźmy do sklepu. Claudine, myślę, że nie ma sensu, żebyś kupiła coś w tym sklepie. Nie ma tu zupełnie nic dla Ciebie. No tak, masz rację. Wolę poprzerabiać jakieś ciuchy w domu. Oczywiście tę kreację również zrobiłam zupełnie sama. Dziewczyny poszły się szykować na imprezę, a Claudine w tym czasie zaprojektuje sobie jakiś fajny ciuch na imprezę, gdyż projektowanie ubrań to jej prawdziwa pasja. Jak widzicie, tym razem jej włosy są niezwykle długie, w kolorze brązowym, są kręcone i ozdobione złotymi pasemkami. Claudine jest bardzo pewna siebie, no i ubrała się w całkiem fajny ciuszek. Mamy tutaj czarną marynarkę z futerkiem, poniżej mini spódniczkę w kolorze fioletowym, no i rewelacyjne buty na wysokim koturnie, które ozdobione są małymi klamerkami. Jestem przekonana, że winylowa Claudine Wolf, którą pokazałam Wam w dzisiejszym odcinku, spodoba się wszystkim widzom, no i doskonale nada się do kolekcjonowania. Laleczka odzwierciedla postać z serialu w sposób doskonały, jest malutka, bardzo lekka i wykonana z fajnego materiału, który jest miły w dotyku. Jest to trwały plastik, dlatego z laleczką na pewno nic się nie stanie. Dodatkowo jest ona po prostu prześliczna, bardzo miło jest na nią patrzeć, no i łatwo też się nią bawić. W zestawie nie znajdziemy niestety dodatkowych akcesoriów. Dodatkowo laleczka jest dosyć sztywna, ale mimo wszystko oceniam ją na 4 gwiazdki. Was zapraszam do komentowania moich filmików, do dzielenia się Waszymi opiniami na temat produktu oraz serialu, a także do oglądania moich pozostałych recenzji, na których znajdziecie inne lalki z serii winylowej. Do zobaczenia!